Witajcie ludzie, z powrotem przezagrajmy Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Ostatnio chciałem tutaj zabić pewnego gnoja, czyli tego, ale... No nie udało się, nie udało się, ale zobaczyliśmy za to coś innego. Można pogadać z tym kupcem? Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Wasza wola, ale jak czarodziejka sobie nie poradzi, zostaniecie tu z towarami do zimy. Straty wyniosą was więcej niż moja pomoc. Bywaj. Zaczekaj, no, nie ma sensu się obrażać. Kto jak kto, ale ja rozumiem, że czas to pieniądz. Jeśli twoja pomoc przyspieszy całą sprawę, to niech będzie. Dołożymy jeszcze garść orenów. W sumie to będzie wszystko, co mamy. Umowa stoi. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf hędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Prawdę mówili, oczy jak u kota. Ha, przestraszył się. Ciekawie byłoby, gdybyśmy mogli tutaj zabić, wybić wszystkich jak kurczę w jakimś GTA pieprzonym. To byłoby zabawne, ale nie wiem, nie pasowałoby sobie bardzo, byłoby tutaj kolejny rzeźnik, nie tylko z Blaviken, ale też rzeźnik z Flotsam, z Temerii, w ogóle ze wszystkiego. Nie powiem, byłoby ciekawie, można byłoby się wyżyć, ale no nie wiem, nie pasowałoby chyba za bardzo do Wiedźmina, nie? Nie pasowałoby za bardzo do Wiedźmina. W Gothicu też nie można zabić wszystkich, no ale można byłoby trochę poszaleć, byłoby to w sumie trochę fajne. Nawet byłoby to fajne. Spodziewałem się, że zostanę teraz zaatakowany. Witajcie ludziska. Kłaniam się. No to w każdym razie tutaj tędy droga do Loredo, tutaj się jeszcze spotkamy, albo raczej tutaj pójdziemy jeszcze kiedyś do Loredo, ale na razie zajmijmy się jeszcze resztą, spróbujmy tutaj pogadać z ludźmi, dowiedzmy się różnych tam rzeczy, przeszukajmy domy, okradnijmy wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Czyli te standardowe rzeczy, które się tak po prostu robi. Kiedy nikogo nie ma w domu, to można korzystać. Tego nauczyłem się w przedszkolu. Kiedy nikomu w domu nie ma, to można korzystać. Sporo rzeczy, z których można zrobić pieniążki. A ciężaru trochę mamy. Jeszcze. No. Te 19 jeszcze ciężaru. Biały wilku, czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka? Bardzo śmieszny mały. A chcesz w ryj? Dobra. A czemu nazywają... O, ja nie mogę. Biedna świnka. Mówiłem, że świnie to moje ulubione zwierzęcia. Zaraz po psach. Szczególnie dziki. A, witam. Cześć, przyszedłem cię okraść. Mam nadzieję, że nic przeciwko nie masz. Zrobię ze wszystkiego pieniędzy, a ty tych rzeczy i tak nie, tylko nie potrzebujesz, bo przez całą grę będą tutaj leżały. Nie wiem po co ci te grzybki, ale... Ty i tak z nich nie korzystasz, więc mi będą się przydadzą, to mogę je zabrać ze sobą. To jest logika, to jest dopiero... genialne. Nieźle, wyszedłem znowu z tej strony. A, kłaniam się. Że... Chcemy zabijać potwory! Nie. Nie mam mowy. Ej, piesku, tutaj patrz. Świnka. A, szkoda mi tej świni. Biedna świnia. Biedna. Tutaj, tych ludzi szukałem. Hej, ziomale. Cześć, co tam? No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. To jego szukają! Brać go, chłopcy! Łowcy nagród hędożeni. No patrzcie ludzie, o tych ludziach mówiłem, myślałem, że zostanę tam napadnięty, a to było tutaj, jedną uliczkę dalej. W tym odcinku mogę wam opowiedzieć, co sądzę o łowcach nagród. Skurwiele, które nie mieli co robić w swoim życiu, nie chcą tylko pieniądze zgarniać. Banda pieprzonych gnojów, którzy zasługują na śmierć, bo są po prostu gnojami. Mogliby pójść do pracy, zostać stolarzem, zostać jakimś tam...
innym, jakąś normalną, prawdziwą pracę zdobyć. Zostać wiedźminem. Mogliby normalną pracę sobie załatwić, ale nie, oni myślą, że będą łowili ludzi, zabijali ludzi. Krążyli po świecie i będą tam, kurczę, swoim charakterem, czyli skurwysyństwem, zarabiać pieniądze. Nie lubię ich. Łowcy nagród to największe sukinsyny na świecie. Te tarcze, nie? Zawsze to odskakiwanie od tych tarcz. Nie, to jest takie trochę genialne. No. Naprawdę, nie lubię łowców nagród. Szczególnie Wiedźminie Dwójce. Nie no, nie, w ogóle nie lubię łowców nagród. Chyba, że sam gram tym łowcą nagród w jakiejś grze. To jest co innego, to jest co innego. Bo wtedy się w tą postać wciągam i co inaczej się czuję wtedy i tak dalej, inaczej odczuwam. Ale jeżeli nie jestem łowcą nagród, to ich naprawdę nie lubię. Nie cierpię ich po prostu, są to po prostu jakieś byle jakie gnoje. A tak w ogóle, gdzie jest fryzjer? To by mnie ciekawiło. Gdzieś tutaj powinien być fryzjer, ale nie wiem gdzie. No to obojętnie. Przechodzimy na rynek, już od dawna chciałem na rynek. A patrzcie tutaj. Poszukiwany, żywy lub martwy. Elf Jorvet, przywódca komanda wiewiórek. No właśnie, znowu takie zadanie dla łowców głów. B. Fuj! Uczciwym rzemieślnikom, elfy szwendają się wśród porządnych ludzi. Komendant zrobi z nimi porządek. Niech tylko upora się ze Skojatel. Prędzej z nieba spadną sardele, niż Loreto złapie Jorveta. Co? Nie dam złego słowa powiedzieć na komendanta. To zacny człowiek i patriota. Może, może, nie kwestionuję. Mógłby tylko rychlej wypełniać patriotyczne obowiązki. Ten się chyba zakochał tutaj w komendancie. Co słychać, moja droga, w gospodarstwie? Ktoś mi mówił o tym. Wiedźmin idzie. Myślisz, że się zgodzi? No nie wiem. Mamy od tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Aha. Oni są mną zainteresowani. Chyba zaraz do nich podejdę. Ale ktoś mi powiedział, że tutaj jest kowal... albo raczej krasnolud kowal. To mnie interesuje. Zaraz do niego podejdę. Ale najpierw wy... Witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No, nie przesadzaj. Ciekawa sprawa. Ale co do tego, to ja nadal nie wiem, co to ma być. Czy dopiero w następnym odcinku? Czy dopiero w Wiedźminie Trójce? Się z nimi znowu spotkamy? Czy jak to będzie? Nie wiem. Ale w każdym razie to zrobiliśmy. Nie wiem, czy będzie to złe, czy dobre, ale w każdym razie teraz to zostawię. Pogadajmy teraz z krasnoludem. Sprzedamy mu parę rzeczy, może coś dla nas zrobi i tak dalej. E, majster! Zobacz, kto nas zaszczycił! Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Chciałem powiedzieć, że krasnolud kowal zawsze jest dobrą sprawą, dlatego oni się znają na swoich rzeczach. Tak samo jak krasnoludy i gnomy to są, kurde, kowale nad kowalami. Dlatego co tam możecie dla mnie zrobić jak na razie? Pokażcie. Schemat, wyśmienite spodnie. I wiedźmiński miecz. No właśnie, to byłoby zadanie, które mielibyśmy zrobić. Wiedźmiński miecz srebrny. Na razie możesz robić dla mnie spodnie, co? Dobra. Ale na razie spodnie nie potrzebuję, dlatego dziękuję bardzo. A chciałem teraz trochę jeszcze, parę rzeczy sprzedać. Chciałbym tobie. Mam ich bardzo dużo. Tutaj maczuga, zarcewiały sztylet. Tak, krótki miecz stalowy, zarcewiały miecz z siekiera, chochla i młot. Diabla jeszcze zostawiam. Wyważony sztylet nie, lekka skórzana zbroja, ciężkie spodnie. Pikowana skóra? Znowu? Myślałem, że sprzedałem. No to obojętnie w każdym razie. Tutaj jeszcze trochę zostało. Co tam mogę jeszcze sprzedać? Na pewno jeszcze parę rzeczy jest do sprzedania. Tutaj jakieś rupiecie.
których ostatnio zdobyłem nieco? Te. Dawaj. No i drabina, co tam jeszcze? Tutaj jeszcze jest na pewno coś do sprzedania. Runy, tak. Mutageny. Eliksiry, runy, wszystko tutaj jest. Pułapek nie potrzebuję. Pułapek nie potrzebuję, co tam jeszcze? Waga 20, no dobra, kurtki tej i tak też nie potrzebuję. Jednak, zabieraj nieco miejsca, dlatego... Waga 5, to jeszcze mogę zatrzymać. Dobra, na razie starczy, na razie starczy. Troszkę pieniążków też zarobiliśmy, więc jest dobrze. Powiedziałbym, że pogramy jeszcze z nim w kości. Chciałem zagrać. Dawaj, na 10, od razu cała stawka, kurde. Proszę. O, patrzcie, od razu tutaj mamy... jedną parę. Optycznie też fajnie zrobili tutaj... kolejną część. Ciu! Albo raczej, w tej części fajnie zrobili grę w kościanego pokera. Przegrana? O nie, tylko nie to. No cholera, jasno. Dobra, przyjmę to. Do siebie. Jeszcze się zrewanżuję kiedyś. Ale ogólnie fajnie optycznie zrobili tą część, chciałem powiedzieć. No to tutaj nie wejdę. Powiedziałbym, że jeszcze pójdziemy na rynek i wtedy zobaczymy jeszcze... co z Cedriciem? Chciałem jeszcze ze Cedriciem się zobaczyć, dlatego. Zobaczymy jeszcze. Mamy tutaj z tablicy ogłoszeń, zebraliśmy wszystkie zadania. Co taki wiedźmin Maciego Gamratka jada? Grzybki? Kaszę? Czemu kaszę? Przecież to człowiek jak i my. Poci się, krwawi, więc pewnie i kaszę wpierdala. Chciałem wam to koniecznie pokazać. Jeden z moich ulubionych dialogów. W tej grze, w tej części. Pewnie też kaszę wpierdala. Tym bardziej, że kasza to jedna z moich ulubionych potraw, bo kasza jest po prostu zajebista. Ale pewnie i kaszę wpierdala. Po prostu uwielbiam to. Genialne. Czekajcie. Witaj, synu. Z kimś tutaj jeszcze mogłem pogadać. Chyba... Hej, wiedźminie! No właśnie, z wami. Geralt z Rivi, to wy, panie? A kto pyta? Dzięki wielkie za to, co się zrobił na podgrodziu zamku Lavaletów. Uratowałeś naszą rodzinę. Przyjmij ten drobny dar. Dziękuję. Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Co tam teraz dostaliśmy? No co dostaliśmy? Co to było? Było napisane już, co dostaliśmy, ja to przegapiłem. No świetnie. Coś tam w każdym razie od nich dostaliśmy, pamiętam. To chciałem wam pokazać jeszcze. Suszy mnie psia krew. A poza tym tutaj teraz idziemy na kadzidła. To wam chciałem jeszcze pokazać tutaj. Kadzidła, dawaj. Witam w moim skromnym sklepie. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być. Jak dotąd żaden klient nie narzekał. Ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Zgoda. Poczekaj sekundę. Proszę. Dzięki, panie. W każdym razie to jest nawet obojętnie, co byśmy tutaj dali. Czy weźmiemy fałszywą, czy weźmiemy dobrą, to tak naprawdę jest obojętne. Bo obojętnie, co by nie było, to i tak zawsze wyszłoby na to samo. Zadanie by się skończyło zawsze tak samo. Chyba. Tak mi się w każdym razie wydaje. Ale to zadanie jeszcze dokończmy teraz. Chodźmy. To będzie teraz głównym celem tego odcinka. Oprócz tego, że biegaliśmy sobie tam, gadaliśmy, to jeszcze... Jesteś wolna? To będzie głównym celem tego odcinka. Oddajmy tą recepturę i zobaczymy, co wtedy. Dostaniemy nagrodę, ej! Wbrew pozorom będzie to trochę dłuższe zadanie. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. No to powiedziałbym, że od razu tam pójdziemy, tak.
A tak w ogóle co do zadań, które teraz mamy, zobaczmy, jakie tam zadania poboczne aktualnie mamy. Tutaj akt pierwszy, prolog, miejsca, tak, zadania. Niemoralne propozycje, tak, do Loredo, Keiran, to są główne zadanie. Zlecenie na Nekeri i Andriagi. Używając kartacza, zniszcz wszystkie wejścia do tuneli Nekerów, okej. Dowiedz się więcej na temat Andriag. To jest właśnie fajne tutaj, Wiedźminie dwójce, kiedy mamy zlecenie. Jest pokazane, napisane, co mamy zrobić, na przykład, kiedy nie mamy wpisu o Andriagach. Jest napisane, że musimy się najpierw dowiedzieć, a nie, że po prostu pozabijamy parę Andriag i dopiero później dowiemy się, hej, nie dostajemy wcale tego przedmiotu, który musimy dostawać, który musielibyśmy wziąć. To jest właśnie bardzo fajne w tej części, że jest napisane, kiedy nie mamy wpisu, że wiemy o tym, znaczy się wcześniej. Kłopot z trolem to też zadanie, które zrobimy później. Pamiętam, że to kłopot z trolem to było wcześniej chyba, kiedy gra wychodziła, było to tylko DLC. A później w edycji rozszerzonej zostało dodane tak po prostu. Nie ma mocnych flocem, odszukaj i wyzwij na pojedynek Bartosza Szkutę. No tak, to też możemy jeszcze zrobić. Zapach kadzidła oraz podziemny krąg. Podziemny krąg to będzie teraz, to będzie bicie przecież na pięści, nie? Więc to są na razie wszystkie poboczne zadania, które mamy do zrobienia, a to są wszystkie, które główne zadania. No dobra, to bym powiedział, że teraz zapach kadzidła. Jak już powiedziałem, dokończymy to zadanie teraz. A resztą będziemy mogli się zająć później. Resztą będziemy mogli się zająć później. I tak, ludzie. Nie zapomniałem o tym, co teraz myśleliście. Myślicie pewnie teraz, kiedy tam przebiegłem, że zapomniałem o pewnym dialogu. Nie, chcę go po prostu aktywować później. Teraz po prostu zająć się tymi rzeczami. Czy on śpi? On śpi na straży, na swojej warcie. A to gnojek. A to co? Wygląda dość obrzydliwie. Baczność, potwory. O, myślałem, że to jakiś cyrk czy coś. Okej. Cyrk we Flotsam. Gdzie byłeś? Wiesz, gdzie mogę znaleźć elfa, który nazywa się Cedric. Nie pakuj się w to. Kupcy dają za zabicie potwora dobre pieniądze. Pieniądze nie są najważniejsze. Ale zwykle bardzo się przydają. Nie ufam jej. Shili? Dlaczego? Shila to potężna czarodziejka. Niebezpiecznie być jej wrogiem, ale jeszcze gorzej. Przyjacielem. No to już wiem, że jej nie lubisz. Jakieś konkrety? Po prostu cię ostrzegam. Dzięki. Chętnie jednak dowiem się czegoś od niej. Jak? Wybiorę się z nią na polowanie. Ale najpierw muszę pogadać z Cedriciem. No to chodźmy do niego. Jest na platformie obserwacyjnej. No i widzicie, kurde, jak oni mnie tutaj wpychają w fabułę główną. Nie, teraz tego jeszcze nie chcę zrobić. Tutaj czeka na nas przecież koleś. Ej! Stary, zaprowadź mnie teraz do swojego laboratorium. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię. Moja pracownia jest tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! Gruby, teraz! to jest świetne. Daliśmy się wchędożyć, ludzie. Daliśmy się złapać. I to zadanie zawsze by się tak skończyło, obojętnie czy byśmy dali prawdziwą formułę, czy nie. Albo prawdziwą recepturę, czy nie. Zawsze to się tak kończy. A poza tym to, co przed chwilą się dowiemy. To, o czym za chwilę się dowiemy, to zawsze... Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blenheima współpracowałem tylko z najlepszymi alchemikami. Blenheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. A więc fałszywka. Nie trzeba było mnie oszukiwać. Wiesz, że chciałem ci darować? Dopóki nie wspomniałeś o salamandrze. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. No właśnie, ludzie.
To co chciałem powiedzieć, że... to zadanie dla mnie w każdym razie zawsze kończy się tak samo po tym, kiedy dowiadujemy się o Salamandrze. Kiedy się o tym dowiadujemy, to nie chce mi się im darować. Blindheim, może kojarzycie to, to jeden z tych naukowców, których zabiliśmy wtedy. W tej sprawie z Fistechem i z Siemkiem. W trzecim rozdziale. No dobra. Czas się zabawić. O kurwa. O kurwa. Bez takich. Szybko bierzemy nasze rzeczy, nasz miecz. Dziękuję. Sukińcyny. Czas umierać. Małe bandytki, myślicie, że cokolwiek potraficie, co? A ty tak naprawdę gówno potraficie. A przydałoby się teraz, przydałoby się użyć igni. Czekajcie, czekajcie. Dlaczego zadaję tak mało obrażeń, to ja się zastanawiam, ale... Ale dobra, zignoruj to. Oni też mi mało obrażeń zadają, tylko ciekaw jestem, dlaczego ja im zadaję tak mało obrażeń, skoro... żołnierzom w prologu zadawałem więcej obrażeń, a oni mieli zbroję, a oni tutaj nie mają niczego. Dość ciekawa sprawa. Czekajcie, nie to chciałem. Chciałem tutaj... igni. No, podpalanie jest zawsze dobre. A, wychądorzy ich wszystkich. Po prostu. Wynocha! A dajcie mi spokój, panowie. Bez takiej zabawy. No. Silnym stylem i wszystko jest już w porządku. Jep, jep. Chodźcie trochę w tunelu i się z nimi zabawić. Troszeczkę poczekać, troszeczkę. No, ja nie mogę. Ciekaw jestem, dlaczego teraz akurat tak jest trudno. Zwykle, kiedy grywałem sobie sam, to tak trudno nie było. No ale cóż, takie życie, nie? Jaka praca, taka praca. Ojej. Tylko nie mogę dać im się teraz zabić. Bo to byłoby trochę głupiej, gdybym się dał im teraz zabić. No dziękuję, panowie. Teraz taka... no, to jest kurde zabawa. Mógłbym użyć Quena. Mógłbym. Ale nie muszę. Móc oznacza, nie oznacza musieć. Jakby to powiedział nasz przyjaciel Kalkstein. Nie, on by nigdy tak nie powiedział. No dobra. No to teraz się kurde zabawimy finalnie. Yeah. A teraz gdzie ten drugi? Gdzie ten drugi? Gdzie on się schował? Gdzie ten mały? Hej. Malutki. Gdzie on się schował? Co mu się stało takiego? Hej! Młody! Gdzie jesteś? Gdzie on się podział? Tu jesteś! Hej, malutki! No to się pobawmy trochę. Hej! Ciapu, ciapuj! Haha! Wiedźmińska burza! Oh yeah! Dobra, dziękuję. Ale kurde, krew mu leci. No to pozbierajmy teraz wszystko z ich ciał i wtedy będziemy mogli sobie wrócić, tak. Pozbierajmy wszystko z ich ciał, będziemy zbieramy wszystkie rzeczy, żeby przynajmniej trochę z tego wszystkiego mieć. Żeby zdobyć przynajmniej jakąś nagrodę. A wtedy możemy wracać do domu. Ogólnie ciekawe znaleźć znowu... W każdym razie ciekawie spotkać znowu niedobitki Salamandry. Oni chyba nie myśleli, że im daruje, co? No i przy okazji mamy receptury na puszczyka. To też fajne. To też jest bardzo dobre. Ale gdzie jest ciało tego drugiego? Spodziewałem się, że znajdę tutaj jeszcze co innego. No nie wiem. Receptura, tak. Co ja tutaj jeszcze mam? Zadania główne. Notatki Garweny, okej. Okay. Notatki Garweny, które zebrałem. Ta czarodziejka nie podoba mi się ani trochę. Wszystkie magiczki zadzierają nosa i wszystkie czuć suczą. Ale ta ewidentnie coś knuje. Widać, że nie chodzi jej tylko o pieniądze, ale też o szczucie ludzi przeciw sobie, jakby się nimi bawiła. Czy może podejrzewać, że szpieguje? Jeśli to prawda, że czarodziejki potrafią czytać w myślach, to muszę się strzec. Gdy wyszło na jaw, że otrzymuje konszachty ze Skojatel, lepiej byłoby się powiesić, niż cierpieć w kazamatach Loreno. Okej,
To chciałem jeszcze przeczytać, przypomniało mi się. To była jedna z tych rzeczy, które dowiedzieliśmy się, znaleźliśmy w pokoju Garweny. Naprawdę tutaj już nic nie ma? To mnie trochę dziwi. Nie powinno być tutaj trochę więcej? No cóż. Nic się też nie świeci, więc nie wygląda na to, jakby coś tutaj było. Moglibyśmy użyć tutaj łódki, żeby popłynąć od razu do flotca. Ale możemy też użyć innej drogi i wyjść tędy. Tutaj jest też wyjście. Tutaj na dole, nie? Nie, z drugiej strony, tutaj. Tutaj jest wyjście. Ale to bym powiedział, że... No, tak, wyjdziemy w następnym odcinku, nie? A nie, dobra, tutaj już jest wyjście, to możemy tutaj wyjść, a dopiero w następnym odcinku się... powitamy, jakby to powiedzieć. A raczej tutaj się pożegnamy i w następnym odcinku tutaj dojdziemy do flotca. Dobra, ludzie, do następnego odcinka bym powiedział... Dość ciekawy odcinek. Trzeba przyznać. Do następnego odcinka, ludzie, na razie, cześć.